Siemanko, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jednak zanim zaczniemy, chciałem najpierw gorąco podziękować Wam, drodzy widzowie, za wsparcie mojego kanału poprzez subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Cieszy mnie to, ponieważ wiem, że to, co robię, podoba się nie tylko mi, ale również po prostu Wam. Chciałem też podziękować administratorom grup na Facebooku o tematyce zjawisk paranormalnych za to, że pozwalają udostępniać mi swoje materiały, dzięki czemu trafiają do szerszego grona odbiorców. No i ostatni filmik stuknął ponad 1000 subskrypcji, także mega mnie to cieszy i motywuje. Linki do tych grup oczywiście macie w opisie pod filmem, także do mojej oraz Instagrama. A teraz wracając do głównego tematu dzisiejszego odcinka, tak jak pokazałem Wam w zapowiedzi tego filmu, znajdujemy się obecnie w opuszczonej kamienicy. Nade mną są opuszczone mieszkania, a pode mną piwnice. I z tego, co tutaj dowiedziałem się od osoby pilnującej tego obiektu, ponieważ jest on pod ochroną, więc nie można tutaj tak bez pozwolenia sobie wejść, to w piwnicach w latach 1939, no i przez okres całej II wojny światowej praktycznie, kamienica była zajmowana przez Niemców. Gestapo miało tutaj swoje więzienie w piwnicach, w których właśnie prowadzono przesłuchania. Czasami też na pewno bito tych więźniów, torturowano. Wiecie, jak to było w tamtych czasach. Nikt się z nikim, że tak powiem, nie szczypał. Sytuacja była wtedy dosyć napięta. Dlatego myślę, że miejsce swoją historią tworzy niesamowity klimat. No a ja po prostu zwiedzę całe to miejsce, pokażę Wam je. No i standardowo sprawdzę po prostu, jak zachowują się różne mierniki i czujniki w piwnicach. Zobaczymy, czy będą się działy jakieś anomalie, czy nie. Szczerze mówiąc, czy ktoś tutaj umarł, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ aż tak wnikliwie nie sprawdziłem tutaj historii tego miejsca. Ale wiecie, jak to jest, w tamtych czasach różnie mogło być. Mam nadzieję, że ja oraz Wy będziecie się dobrze bawić. Bierzemy się za nagrywanie. Ok, więc tak jak mówiłem, znajduję się obecnie na parterze. Tutaj w tym pomieszczeniu nagrywałem wstęp. Tu zabrałem sobie taką lampę, bo fajnie szeroko świeci. Więc parter prezentuje się w ten sposób. Ładnie się sufit zachował całkiem, chociaż tutaj już jest poplamiony. Przejdziemy sobie do piwnic i w piwnicach, bo tam już rozłożyłem sprzęt, przeprowadzimy sobie takie wstępne sprawdzenie czujników, jak reagują i zobaczymy, czy występują tutaj jakieś mroczne anomalie lub niewyjaśnione, czy też po prostu nic się nie dzieje. A później w innym jeszcze pomieszczeniu w piwnicy zostawię też czujniki z kamerą w telefonie i pokażę Wam wszystkie mieszkania i pomieszczenia na górze, te co są dostępne. Tutaj już nic nie ma. Tam oczywiście piec kaflowy. Tu mamy klatkę schodową. Tam widzicie, można przejść do góry, a my sobie najpierw przejdziemy na dół. No, tu są drzwi wejściowe. I schodzimy do piwnicy. Ogólnie lokalizacji tego miejsca nie zdradzam z tego względu, że po prostu nie chciałbym, żeby ochroniarz miał po filmie jakichś tam kręcących się podejrzanych typów. Także no niestety miejsca nie mogę powiedzieć, gdzie się znajduje ta kamienica. No ale chociaż mogę pokazać, to się liczy. I tak przechodząc tutaj dalej do opowiadania historii. Tu w tych pomieszczeniach znajdowały się kiedyś cele.
Teraz wiadomo, no nie wygląda to tak, ponieważ mieszkali tu później ludzie normalnie w tej kamienicy. 6 lat temu się dopiero wyprowadzili stąd, dlatego od 6 lat wszystko stoi puste. No i już nie wygląda po prostu tak jak za czasów wojny. Natomiast tutaj sobie zobaczcie, jak wyglądało, jak wyglądają pomieszczenia. Sposób. A ja tutaj już, żeby przygotować się do sesji, tu położyłem lampkę jedną na czujnik ruchu, tu drugą, tam K2 i tu SB7 z czujnikiem temperatury. A tu postawiłem aparat, ponieważ jeśli czujniki będą coś wykazywać, jeśli będą wariować, to zrobię taki mały eksperymencik, którego jeszcze wcześniej nie robiłem. Czyli wykonam zdjęcia, ale tym razem nie tak jak zawsze to robiłem, że paliła się lampa czy jakaś latarka i oświetlała, tylko zrobię zdjęcia w totalnej ciemności z lampą błyskową. I zobaczymy, czy może w takiej sytuacji się coś dziwnego uchwyci, czy nie. Chwilę się zatrzymałem, bo tu czasami słychać jakieś dźwięki, ale to duży obiekt i czasami coś z zewnątrz też słychać. Dobrze, i tak tutaj możecie zobaczyć drzwi właśnie, które się zachowały z tamtych lat, z II wojny światowej. Zobaczcie na te zamki. Tutaj była właśnie jedna z cel, w której trzymano osoby. Jeszcze metalowe obicie można zobaczyć. Natomiast samo pomieszczenie stoi praktycznie puste. Więc w tym pomieszczeniu też sobie później już po tamtej pierwszej sesji, jak pójdę na górę, tutaj zostawię też czujniki właśnie i telefon, żeby nagrywał. Kolejne pomieszczenia. Też już praktycznie wszystko puste, no bo też ludzie jak się stąd wyprowadzali, to zabrali większość rzeczy, zostały tylko jakieś tam stare, niepotrzebne. Chociaż w mieszkaniach trochę rzeczy jest, ale to zobaczycie. Aha, jeszcze taka informacja, też się dowiedziałem tutaj właśnie od ochroniarza, że tymi schodami, one są już teraz co prawda zamurowane, ale prowadzą na dziedziniec i właśnie przez dziedziniec tymi schodami wprowadzano tutaj więźniów. Właśnie i tutaj ich prowadzono do tych różnych cel, które były. Czy każde to pomieszczenie było celą? Tego nie wiem. Natomiast no na pewno w tych piwnicach ogólnie to są już potwierdzone informacje, które zdobyłem, że właśnie przesłuchiwano, bito tutaj ludzi i wywożono ich stąd później. Dobra, myślę, że powoli możemy zaczynać. Więc krótkie tutaj omówienie sprzętu dla tych, co oglądają mnie pierwszy raz albo nie znają się za bardzo na tych rzeczach. Lampki na czujnik ruchu to myślę, że nie muszę tłumaczyć, jak działają. Są tu standardowe czujniki PIR. Czujnik temperatury w SB7. Tutaj jest taka kontrolka na środku. Jeżeli pika na niebiesko, to znaczy, że wykrywa nagły spadek w dół temperatury. Jeżeli na czerwono pika, to znaczy, że wykrywa nagły wzrost temperatury w górę. Natomiast jeżeli tylko piszczy, a kontrolka nie pika, to znaczy, że wykrywa mniejsze wahania temperatury. Duchy podobno wpływają na temperaturę, więc według takich teorii po prostu pobawimy się w to, tak jak zawsze. AK2, czyli miernik pola elektromagnetycznego, wykrywa zmiany zakłócenia w polu elektromagnetycznym. Tutaj jest jednostka miligauss. W takich jednostkach tutaj mierzy te fale. Tą częstotliwość,
Także zobaczymy, czy coś będzie wykazywać, czy nie. Ostatnią rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to to, żebyście mieli troszeczkę dystansu też do tych rzeczy, bo nawet jeżeli tutaj, załóżmy, będą te mierniki wariować, coś by się działo, to też pamiętajcie, nie musi to wcale oznaczać, że jest to duch. Mogą to być jakieś inne rzeczy, inne czynniki, które mogą na nie wpływać, których po prostu nie rozumiemy, bo mamy zawałą wiedzę. Tak też czasem jest. Dlatego ze spokojem, z dystansem polecam oglądać takie rzeczy. Ja tutaj włączam, ustawiam automatyczne lampce, żeby się zapalała. O, teraz ładnie się zapaliła. Tutaj też włączam automatyczne. Tutaj czujnik bardziej w tamtą stronę skieruje. Włączam miernik pola elektromagnetycznego. I tak, czujnik temperatury już postawiłem sobie też wcześniej, żeby się dostosował do temperatury tego pomieszczenia, żeby nie wariował. O, K2 coś wykazuje. A wiecie co? Włączę tryb samolotowy w telefonie. Dwójeczka włączona. Włączam miernik temperatury. Włączony, dobra. Jeszcze tutaj dla potwierdzenia pirometrem zrobię odczyt. Pięć stopni mam. Dobra. Posiedzimy sobie w ciemności obok aparatu, a ja tu lampę wyłączę. Czy jest tutaj ktoś ze mną w tych piwnicach? Jeśli jest ktoś, niech da jakiś znak. Niech wpłynie na te urządzenia, które tam postawiłem. Nic nie słychać. Mierniki też nie reagują. Nic nie reaguje. Ale wiecie co? Wykonam tutaj zdjęcia, w razie czego. Aparat mi się zaciął. Jeszcze raz go uruchomię. Dobra, trzy fotki wykonałem. Włączę latarkę czołową. Ale nic się nie działo.
I sobie sami możecie porównać nawet w poprzednim odcinku moim, jak te mierniki mi wariowały przy pianinie, a jak jest tutaj. Czyli sami widzicie, miejsca różnią się. Nie w każdym miejscu coś oddziałuje. Dobra, słuchajcie. Ja przestawię w takim razie te mierniki do drugiego pomieszczenia. Tutaj, gdzie są te drzwi. Zostawię tu kamerę z telefonem. I po prostu pójdziemy sobie dalej zwiedzać. Nie ma co, że tak powiem, na siłę czekać. Jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje. A też niestety nie mam czasu tutaj, żeby zostać całą noc. Może latem, że tak powiem, się skuszę, ale jest za zimno. To widzimy się po cięciu. Okej, więc jesteśmy w tym pomieszczeniu, w którym zachowały się te drzwi od sali przesłuchań. I tak, tam nagrywa już telefon, postawiłem. Tutaj rozmieściłem lampki na czujnik ruchu i standardowo włączamy K2. Włączamy temperaturę. I zobaczymy, jak tutaj będzie zachowywać się to wszystko, co tutaj zostanie. Czy coś będzie wykrywać, jakieś zmiany temperatury lub inne rzeczy, czy nie. Sprawdzę tylko, czy telefon nagrywa. Nagrywa. A my opuszczamy to pomieszczenie i zwiedzimy sobie całą górę. Może, żeby było ciekawie, to przymknę te drzwi. Co jakiś czas będę sobie w ciszy chodzić, ponieważ lubię nasłuchiwać w takich dużych miejscach, jak dziś jestem sam. A druga sprawa jest taka, że kilku z was, drodzy widzowie, wychwyciło na moich filmach, i to już niejednokrotnie, raz w Pałacu w Mojej Woli, a dwa też w takim dworku z pierwszego odcinka. Wychwyciliście, kochani, i napisaliście mi nieraz w komentarzach, czasem też mailowo, jakieś dziwne dźwięki, które wyłapał mikrofon podczas nagrywania, a ja nawet przy montażu filmu tego nie zauważyłem. Na żywo tego też nie było słychać. I to na tyle mnie zaciekawiło, że postanowiłem po prostu też milczeć więcej podczas swoich odcinków, żebyście mogli sobie ponasłuchiwać i żebym ja też mógł ponasłuchiwać, czy nagrywają się jakieś dźwięki niewyjaśnione. Tutaj mieszkania zamknięte, więc idziemy wyżej. Tu mamy otwarte drzwi. Teraz tak, gdzie iść, najpierw w lewo. Tu jest, kochani, o tyle dobrze, że nie muszę obawiać się ludzi, więc mogę się po prostu skupić typowo na eksploracji i na zjawiskach paranormalnych. Nie muszę się bać, że ktoś mi tu wejdzie. Trochę chodzenia tutaj będzie. Jak byłem tu wcześniej zrobić zdjęcia do zapowiedzi, to pomieszczenie nie było dostępne chyba. Nie kojarzę. No, ale jak sami wiecie,
bo już mówiłem, tutaj normalnie mieszkali ludzie jeszcze kilka lat temu. Piec kaflowy kolejny. I zobaczcie, ludzie nieraz mieszkają na takich, w takich miejscach, gdzie w piwnicy się działy takie historie. Połowa z nich pewnie nawet może nie wiedziała, że w piwnicach się działy takie rzeczy. I co? I jakoś ludzie normalnie mieszkają i nie latają przedmioty tak na horrorach czy na innych filmach. Tylko wszystko jest normalne. Dlatego też ja mam takie nastawienie, które no moim zdaniem jest najzdrowsze. Czyli, że pomimo tego, że wierzę w duchy, to uważam, że są to zjawiska bardzo subtelne, rzadkie i delikatne. Że po prostu to nie jest tak, że każde opuszczone jakieś miejsce, czy nawet z taką historią jak to, ma w sobie jakieś, nie wiem, duchy, które straszą. Wcale tak nie musi być. Ale ciekawe, co tam miernik na... jak tam mierniki na dole. Jestem ciekaw, czy tam kamerka coś uchwyciła z telefonu, czy nie. I czy zdjęcia coś uchwyciły. Póki co się czuję tutaj w miarę dobrze. Tyle tylko, że zimno. Mamy zostawione jakieś przedmioty po ludziach. Zobaczę, czy mam latarkę na fulla. O, teraz mam chyba trochę mocniej. Jakiś obrazek. Standardowo wszystko zostawiamy na miejscu, nic nie niszczymy, nie przekładamy. Kolejny pokój. Jezus Maria, się wystraszyłem tego dźwięku, to są gołębie za oknem. Piec kaflowy i łóżko. Tu nie będę wchodził dalej. Nie chcę tych gołębi stresować tutaj niepotrzebnie. Niech sobie siedzą. Jakaś wanna. Tu trochę mebli. Drabinka. Zobaczymy, czy coś jest na górze, co? Może? Nie, pusto. W miarę stabilnie się trzyma wszystko. Tutaj kolejny pokój. I kolejny piec. Zobaczcie, ta kamienica jest ogromna. Więc tutaj... No, tu... Tu nic nie ma. Więc tak jak mówię, wracając do tematu, żeby ogrzać taki budynek, to tych piecy musiało tutaj być sporo. Się też coś zachowało. Trochę creepy. I tu mamy kolejne jakieś schody w dół. Dobra, zanim się wrócę i pójdę wyżej, to zejdziemy tutaj, zobaczymy, może tutaj się uda zejść do tych mieszkań niżej. Bo ja tu też wtedy byłem robić zdjęcie, ale wszędzie nie chodziłem. Więc zobaczymy. Tam niżej były, pamiętam, drzwi zamknięte. O, tu jest otwarte, to może się tam dostaniemy. Kurczę, jak się chodzi po takich pustych, opuszczonych miejscach, jeszcze świadomość, że tu niedawno byli ludzie. Czy niedawno, no kilka lat temu. Ale jest tak pusto, głucho. Samo to już powoduje, że człowiek czuje się trochę wystraszony. I to też ważna rzecz, żeby takiego stresu w takich miejscach nie mylić z duchami,
No, będąc samemu w nocy podczas takiej eksploracji jest to zupełnie naturalne, że po prostu czujemy się nieswojo. Natomiast dużo ludzi ma też taką tendencję, że jak coś... Ja pierdolę, wróciły się te drzwi. Jasne, ale one tak chodzą naturalnie, czy... Nie, normalnie się zamknęły za mną. A nie. One tak się chyba przez... One się tak same chyba przesuwają. Kurde. O nie. No. Dobra, z tej odległości same wracają. Jezus, jak mnie to wystraszyło. Jasna jama. Mamy te drzwi na klatkę. Ale widzicie, taki przypadek jak przed chwilą. Zawiasy w drzwiach były tak ustawione, że te drzwi naturalnie same się wracały. Trochę mnie to wystraszyło, bo przesunąłem te drzwi, żeby przejść i one nagle za mną się ruszyły. I już dużo ludzi by zaraz, kurczę, tutaj ściemniało, że to jakiś duch był czy coś. Zaraz by tu SB7 przyniosło. A co widzicie, czasami trzeba po prostu coś sprawdzić. Bo nie wszystko jest duchem. Ale fajnie, chociaż skoro mierniki mi nie wariowały w piwnicy, to chociaż tutaj się wystraszyłem. A nie ukrywam, lubię się bać. Kurczę, żebym się tu nie zgubił. Pomieszczenia raczej są takie w miarę puste, tylko zostają meble, resztki. Jakbym się zakręcił w kółko, to wybaczcie mi. Ale chcę tutaj wszystko nagrać, a czasami nie jestem pewny, czy gdzieś wchodziłem, czy nie. Dobra, wracam dalej. Te drzwi przeklęte. O kurczę. Mnie wystraszył. Wróciliśmy się. Zobaczymy, co tu jest na dole. Jest zamknięte, dobra. To wracamy się do góry, tak jak szliśmy. Kurczę, klimacik jest niesamowity. Fajnie, że tyle mieszkań zostało tutaj otwartych. Chodzimy wyżej. Jakbym sapał do mikrofonu, to przepraszam, ale jest mi strasznie zimno. A teraz słyszałem dźwięk, ale to z dworu coś. Tu mamy otwarte. I tu mamy strych. Jakieś filmy. Kasety stare.
Dobra, tam jest jakiś film dla dorosłych, to nie będę nagrywać z bliska. Tytuł Nieugięta. Że widzicie, czasem można coś znaleźć i się trochę nawet pośmiać, a nie tylko wystraszyć. Strych bardzo klimatyczny. Pozalewany trochę, widzę pełno wiaderek. Ale nie ma nic ciekawego. Teraz w prawo czy w lewo? W lewo najpierw. Sztuka. Żeby się za długo nie zastanawiać, to sobie muszę tak postanowić, że zawsze w lewo. Najpierw. O kurczę, ale tu bałagan. Nic ciekawego nie widzę. O kurczę, jakaś płyta. Tu kalendarz. 1973. Ale spójrzcie na to. Świętej pamięci Stanisław Tomczyk. Urodzony 47, zmarł 47. Powiększył grono aniołków. Została taka płyta. Masakra. Ile tu rzeczy ludzie pozostawiali. Pewnie jakby tak na upartego szukać, to bym tu znalazł dużo więcej jakichś interesujących przedmiotów, ale też nie będę wszędzie tutaj grzebał, bo bym musiał całą noc tu chodzić. Przejdziemy tu. Też meble. Tu mamy wejście na balkon. Teraz będę sprawdzać drzwi, zanim sobie śmiało pójdę do przodu. Tu też do góry można wejść. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Nie, pusto. Klipi krzesło, chociaż lepiej byłoby bujane. Jakiś paragon. Do siadania w środku garnek. Nic poza tym. Ale by było, jakby mi wyleciała jakaś mysz, pająk albo coś. Mówić. Tu widzę, kuchnia była. Dosyć ciasna. I ostatnie dwa pokoje chyba. Najpierw w lewo. Tu widzę stół, meble. Taki dywan jak za dzieciaka się bawiło. Można było samochodzikami sobie pojeździć. Sztuczne kwiatki pozostawiane. Stabilne, stabilne, więc można wchodzić, ale też pusto. Tu na tych górnych częściach nic nie pozostawiali ludzie.
też nic nie ma. Jak już jestem, sprawdzę, czy nie znajdę może jakiegoś creepy przedmiotu, ale nie ma. Dobra. Chociaż nie wiem, czym to jest spowodowane, ale w tym pokoju się troszeczkę dziwnie czuję. Tak niepewnie trochę. Nie wiem czemu. Dziwnie. Jest tu ktoś? Może wydać jakiś hałas? Nic nie słyszałem. Dobra. Myślę, że możemy schodzić do piwnicy. Ciekawe, jak tam te mierniki. I jeszcze taką informację wam powiem tutaj na powrocie. Też rozmawiałem trochę z tym ochroniarzem i się go pytałem, czy nieraz jak tu chodził, zwłaszcza w tych piwnicach, czy trafił na coś dziwnego, czy może miał tu jakieś paranormalne przypadki związane z duchami. Ale mówi, że nie, że nigdy nic jakiegoś mocnego się nie ruszyło. Nigdy nie słyszał jakichś głośnych hałasów czy coś, także miejsce nie jest aż takie jak z tych wszystkich horrorów. Jedyne co mówił to to, że czasami jak się tu przechadza, a już tutaj długo pracuje i często chodzi, więc mówi, że po prostu ma, nie wie czemu ma tak, że czasami przejdzie się tu i czuje się dobrze, a czasami się przejdzie i czuje się bardzo niepewnie. Od czego to zależy, to nie wiem, szczerze mówiąc. Być może jakieś zjawiska się czasami nasilają o jakichś tam konkretnych porach lub dniach. A może po prostu to tylko kwestia psychiki, nie wiadomo. Schodzimy do piwnicy. Już bateria mi pada. Nie wiem, czy zrobię sesję z SB7, bo baterii mam resztkę. Tutaj jak jest zimno, to schodzi dużo szybciej. Aparat na miejscu, wszystko na miejscu. No dobrze, że na miejscu. No chyba bym nie chciał, żeby było nie na miejscu. Wchodzimy. Ciekawe, czy coś tu się działo. Widzę miernik, kontrolka się pali, ale na czerwono. A zawsze mi tutaj wykrywało spadki temperatury, jeśli był jakiś duch. Ciekawe. Ale to też taka teoria, bo drugi raz mam coś takiego, że na czerwono mi się świeci. Raz miałem też Halloween w Pałacu Mojej Woli pod koniec odcinka na czerwono. I nie wiem, czy to nie jest tak, że właśnie jak się nagrywa i sprawdza takie rzeczy w porze zimowej, to czy właśnie duch nie wygeneruje na przykład ciepła. I zobaczcie, mruga. Ale teraz wszedłem, może się zrobiło trochę cieplej. Ale dziwnie, bo tak bez pisku. No a wcześniej też przecież chodziłem przy tym i nie zrobiło się na ciepło. Zniknęło teraz. No ale wracając do mojej teorii. To jeżeli przyjmiemy, że duchy istnieją i jeżeli przyjmiemy, że zazwyczaj obniżają temperaturę. Tak miałem przynajmniej na swoich filmach, że zawsze w jakichś takich interesujących miejscach ten miernik wariował i pokazywał na niebiesko kontrolkę. To jeśli duchy obniżają temperaturę, no to na pewno do jakichś tam konkretnych wartości. No nie wiem, załóżmy 5 stopni.
A może być też tak, że właśnie jeżeli nagrywam i jest w pomieszczeniu 0 stopni, no to duch nie zrobi załóżmy minus 5, tylko jak zrobi załóżmy 5, tak jak zazwyczaj, no to ten miernik będzie mi właśnie czerwone wartości pokazywał. Mogłem pirometrem to sprawdzić, cholera. Jest tu ktoś ze mną? Możesz wpłynąć na te urządzenia? Jest tu duch kobiety albo mężczyzny? Kogoś, kto był tutaj przetrzymywany? Nic nie reaguje. Może się coś działo, tylko jak mnie to nie było. Wyłączę telefon już. Nagrywanie. Póki jeszcze mam baterię, to przeprowadzimy sesję z SB7. Zobaczymy, czy coś może się nagra w tym pomieszczeniu. Tutaj sobie usiadłem. I włączymy sprzęt. Czy jest ktoś tutaj ze mną w tym pomieszczeniu? Możesz się przedstawić? Nie? Czy to ty wcześniej zapaliłeś kontrolkę temperatury na czerwono? Wpływałeś na ten miernik? Czy był tutaj ktoś więziony? Czy gestapo tutaj kogoś więziło? Tak, czy kogoś tutaj zabito? Znowu odpowiedź tak, kogo zabito? Kogo? Zabito kobietę czy mężczyznę? Wydaje mi się, że usłyszałem kobietę. Podaj liczbę, ilu was tutaj jest w tym pomieszczeniu? A czy są tu jacyś Niemcy?
Dobrze, a czy tylko tutaj bito, czy też kogoś zabili? A czy wiecie, że nie żyjecie? Usłyszałem głośno mężczyznę, jak powiedział: ja wiem. Jest tu jeszcze gestapo? Ja jestem Sebastian, a ty? Będę już kończyć. Żegnam się z wami. Powiecie coś na pożegnanie? Okej, więc tak. Jeśli chodzi o sesję z SB7, to podsumowując ją, stwierdzam, że być może coś tutaj jest, ale ciężko to określić, ponieważ raz, że echo tego pomieszczenia jest tak mocne, że po prostu nie rozumiem słów, które tutaj padają. A druga kwestia jest taka, że pomimo iż są to piwnice, to przebija się dosyć dużo radio. Pierwszy raz też testowałem SB7 z wyciągniętą antenką. Wcześniej tego nie robiłem. Może to spowodowało, że więcej jest tego radia. Niestety stan baterii nie pozwoli mi na to, żebym sprawdził na większej ilości pomieszczeń i na innych częstotliwościach. Także po prostu zostawię to miejsce na drugi raz. Podsumowując cały ten wypad, eksplorację i to miejsce, to jestem mega zadowolony, że mogłem je zwiedzić. Cieszę się, że tyle pomieszczeń jest tutaj dostępnych. Dobrze się przy tym bawiłem, dużo zobaczyłem. Był klimacik, natomiast jeśli chodzi o tą sesję w piwnicy na początku, no niestety nie poszła ona tak jak sobie bym marzył, czyli że mierniki wariują, coś się dzieje, miejsce jest nawiedzone, ja jestem na tyle wystraszony, że muszę uciekać. No nie ma tak jak na horrorach. Jest też dużo delikatniej niż nawet na moich poprzednich odcinkach, bo nieraz miałem dużo większe wariacje z tymi miernikami. No ale nic, może to miejsce nie jest nawiedzone, a może po prostu nieodpowiednia pora jest. A może energie, które tutaj panują, mają jakieś inne nastawienie do tego wszystkiego lub nie potrafią wpływać na takie urządzenia. Dużo jest tutaj niewiadomych, więc niech każdy z was wyciągnie teorię dla siebie i niech każdy sam oceni, czy według niego jest to miejsce nawiedzone, czy też nie. Czy może warto je po prostu sprawdzić wiele razy pod tym kątem i z większą ilością sprzętu na przykład. Dajcie znać, co myślicie po prostu w komentarzach, czy wam się podobało, czy nie. No i nic, widzimy się następnym razem. A ja zmykam, bo zaraz zamarznę, cały się trzęsę z zimna. Na razie, trzymajcie się, cześć.